Słuchaj, nie chcę ci psuć rytmu pracy, ale szef chce na słówkę. To będzie niezłe. No to on, szef. Na linii 10A wykryto błąd. Klamry się zacięły. Dwóch robotników musi wejść i zaczepić kable. To nie będzie łatwe. Gildia podwoi wam wypłaty. No, Karl. Taka forsa, fajna rzecz, co? Dobra. Świetnie. Chodźmy. Do roboty. Tędy. Jestem za tobą. Nie przejmuj się. Wątpię, żeby te narzędzia wytrzymały do końca zmiany. Na górze! Spójrz tylko na to. Statek separatyst. Nie widziałem Lukerholka od lat. Tak. Od lat. Nieźle się na nim obłowimy. Dobra, w drogę. Uwaga! Uwaga! Co to? W porządku? Tak, wszystko gra. Ale drabina przepadła. Musisz znaleźć inną drogę. Żaden problem. Coś wymyślę. Widzimy się na miejscu. Natychmiast opuść tę barkę. Nie jesteś zatwierdzonym odpadem. Szkoda gadać. Spokojnie! Tylko przechodzę! Pospieszcie się! Niewiele brakuje, a skończymy przed czasem! Prawie czuję smak tych kredytów. To dopiero będzie noc. Kończmy tę robotę. To lekkomyślność. Witam! Ciebie też. Tylko się nie zabij. Taki jest plan. Brzmi jak szczury złomowe. Ochyda. Tylko przechodzę. Nie musicie wychodzić z powitaniem.
Cal, spotkamy się przy klamrach. W porządku, zaraz tam będę. Skąd się wziąłeś? Skąd ty się tu wzięłaś? Przecinacz już tu jest! Pięknie! Hej, czas na nas! Tak, pokaz skończony! Musimy skończyć, zanim zaczną ciąć to skrzydło. Arsenej! Karl! Musisz użyć dźwigni tam na dole! Chodź no tutaj. Myśliwiec drzewa. Ale znalezisko. Prawdziwa żyła złota. Ten wrak leżał tu ze 4 lata? 5. Ktokolwiek tym latał, odszedł w blasku chwały. Ci Jedi. Ale tragedia. Zawsze mówiłem, że nie wszyscy to zdrajcy. Ta, może? Mamy chyba szczęśliwy dzień. Imperium zdobędzie sporo porządnych materiałów. Tak, rozbieramy tu te statki tylko po to, żeby mogli z nich zrobić nowe. Niezła granda. Wszyscy nadstawiamy karku dla szefów. Na dodatek za Republiki lepiej płacimy. Ej, lepiej uważaj, co gadasz. Posłuchaj mnie. Znaleźne za ten wrak to twoja przepustka z tego śmietniska. Myślisz, że chcesz się stąd wynieść? Daj spokój, jesteś jeszcze młody. Nie chcesz chyba skończyć jak ja. Bracie, poznaj swoje przeznaczenie. Zacznij w końcu żyć. Jak uważasz? Lepiej już chodźmy. Nie jakbym mówił do ścian. Co? Nie mogę się wpiąć! No!
Przesuwam się! Nie mogę! Ralph! Dobra, musimy iść, dawaj. Co się stało? Co tam się stało? Ty to zrobiłeś? To była moc, prawda? Zapomnij o tym, dobrze? Zaufaj mi. Ale ja je znam te opowieści. Słyszałem, są nagrody za takie... Wiem. Tak, dobra. Musimy uważać. Tak. Trzymasz się? Tak. A ty? Tak. Pracujemy już trochę razem. Nigdy nie widziałem, jak robisz coś takiego. A przeszliśmy razem piekło. Więc... wiele dla mnie zaryzykowałeś. Nie wiem, jak ci się mogę odwdzięczyć. Nie ma sprawy. Serio. No, nie musisz się tak martwić o mnie. Myśl lepiej... o sobie. Może powinieneś, wiesz, ulotnić się. Skoczę tylko do siebie, zabiorę rzeczy. Taper zwisi mi przysługę. Słyszałem, że był na Nar Shaddaa. Tak. Przez jakiś czas się nie zobaczymy. Tak. No jasne. Jasne, ka. Ralph, czekaj! Dokąd idziesz?
Słuchaj i pamiętaj. Mistrzu? Ufaj tylko mocy. Pociąg stanął. Tak. Coś się chyba dzieje. Wstawać! Przechować dokumenty! Stanąć w szeregu! Pewnie kolejna kontrola kontrabandy. Czy to już wszyscy? Tak, druga siostro. Szukamy groźnego zbiega. To nie byle buntownik, a członek zdradzieckiego zakonu Jedi. Ochrona tego zdrajcy zostanie uznana za bunt. Ujawni się, albo wszyscy tu obecni zostaną natychmiast straceni. Chyba czas, by ktoś przemówił. Ja pracuję tu od bardzo dawna. Zacząłem przed wojną. Przebudowywaliśmy statki. Byliśmy najlepsi. Ale nastało imperium. Inżynierzy zostali złomiarzami. Robotnicy traktowani byli jak robole. Ale znamy prawdę. Tylko boimy się przyznać. Dla Imperium jesteśmy po prostu niczym. Tak, jesteście. Nie! Proszę, miecz świetlny. Słaby. Co to? Sprawdzę, co to było. Zabolało. Stój, nie ruszaj się. Skąd się tu wziąłeś? Spokojnie. Mamy kogoś na gapę. Nie musisz tego zgłaszać. Chodź tu, intruzie. Słyszałeś ten komunikat? Jedi, bądźmy czujni. Przez nas nie przejdzie. Zgraj za rozwalić go! Wygląda na to, że zostałem... Dajmy mu... Mamy kontakt! Strzelać, by zabić! Dopisuję ci szczęście! Ruszać się! Siła do mnie zamknięte! Nie byli w stanie cię pokonać. Ja jestem.
się ruszać. Ktoś tam może być. To Jedi! Niech ktoś go załatwi! Uwaga na miecz świetlny! Solidne trafienie! Gotowy na tego zbiega, jeśli się to zjawi. Atakujcie go! Muszę ogarnąć ten bazen! Idę naprzód, zatrzymuję pociąg. O nie! Za osłonę! Przebiegać między seriami. Teraz! Szybciej! Rozwalili sprzęt. Muszę zejść! Hmm?
tylko w górę. Jesteście! Nie teraz! Idź dalej! Zabierzemy cię, jak będziemy mogli! Co znowu? Pociąg stanął? To nie jest dobry znak. Trzymaj się! Nie!
ci się? Rozpoznaję tę pozę. Chyba jednak przeszedłeś jakieś szkolenie. Kto był twoim mistrzem, padawanie? Może któraś z mych ofiar? Który Jedi oddał życie, byś ty przetrwał? To zbyt proste. Dobra, wyłącz to ustrojstwo i siadaj. Dzięki za pomoc. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir Jonda, a to jest mój kapitan, Gris Drytus. Słuchaj, tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babki. Więc, kim jesteś? Cal Kestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. Posługuje się mocą i poluje na Jedi. A teraz wie, kim jesteś. I nie spocznie, dopóki cię nie dopadnie. A ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Podsłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że Inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Tak? A ile teraz dają za głowę Jedi? Też mi wdzięczność. Słuchaj, rozumiem. Tak długo walczyłeś sam o przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. I dzięki temu wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej, niż tylko przetrwanie. Niby co? O odbudowę zakonu Jedi. Wy dwoje? Ktoś jeszcze? Co, my ci nie wystarczymy? Rada Jedi? Nie żyją. Czyli mam tylko was. Kapitanie, kurs na Bogano. Tak jest. A teraz spróbuj odpocząć. Nic ci nie grozi. Na razie. Poznaj swoje przeznaczenie! Zacznij w końcu żyć! Cal, uważaj! Mamrotałeś coś przez sen. Dziwak.